Więc chodź po mały mój świat, na żółto i na niebiesko. Pytanie dziewiąte, Maćku. Czy grając w tym sezonie pod dużą presją awansu, myśli się o niej podczas meczów, treningów i czy bardziej ona mobilizuje, czy przeszkadza? Ciężkie pytanie. To jest ciężkie pytanie, ale dla mnie jest ciężkie ze względu na to, że bardzo nie lubię słowa presja. Bo presję uważam, że to mają ludzie w sytuacjach prywatnych, jakichś tam ciężkich chorób, utraty pracy, itd., itp. Natomiast my nie możemy mieć presji na boisku, bo tak jak przed chwilą wspomniałem też, my robimy to, co lubimy, to, co kochamy, powinniśmy się tym cieszyć. Wiadomo, że na meczach, czy zresztą na treningach też są momenty lepsze i są momenty gorsze, a to, jak my sobie z nimi poradzimy i to słowo presja bardziej bym zamienił na oczekiwania. I faktycznie oczekiwania kibiców w Nysie, całego środowiska siatkarskiego i przede wszystkim nasze jako zawodników są takie, żeby ten awans zrobić. I wszyscy ten cel jasno sobie określiliśmy na początku, wszyscy do tego celu razem dążymy. W związku z tym nie ma tutaj co w trakcie meczu czy w trakcie treningu za bardzo o tym myśleć, bo my po prostu przed każdym spotkaniem musimy wychodzić i grać na maksa, skoncentrowani, od początku do końca robić to, co umiemy najlepiej. Na razie nam się to udaje, oby tak zostało jak najdłużej. I myślę, że tylko w taki sposób, właśnie regularną, systematyczną pracą jesteśmy w stanie ten awans udźwignąć dla nas i dla całej Nysy, i dla całego klubu, który na pewno ze względu na swoją organizację i całe otoczkę dookoła bardzo na to zasługuje. I oby tak było, Maćku. O, tego sobie życzymy. Dlaczego akurat Nysa? Masz Nyskę? Tak, kupiłeś Nyskę i jeździsz Nyską. Dlaczego akurat Nysa? Nie kupiłem. Jeżdżę innym samochodem. Dlaczego Nysa? Pojawiła się ciekawa oferta. Jest ciekawy projekt, do którego mnie zaproszono. I właśnie tak jak powiedziałeś, te oczekiwania awansu, duże cele, duże granie, to było gdzieś tam motorem napędowym do tego, żeby przyjść do nas. No, bo dużo lepiej gra się o pierwsze miejsce niż o środek tabeli. Nie? I Maćku, zawsze gramy po to, żeby wygrać, a to, jakie miejsce jest na koniec sezonu. A poza tym, będąc Norwidzie, ograł nas w zeszłym roku dwa razy niestety. No i dlatego tu nie jest głośniej możesz. Żeby nam nie przeszkadzać. Ile razy? Po prostu dwa razy. Dwa razy. Tak, dwa razy, niestety. Czy granie w Stali Nysa sprawia Ci satysfakcję? Oczywiście, że tak. Ze względu na to, co wymieniłem już do tej pory, czyli kibice, środowisko, hala, drużyna, koledzy, sztab szkoleniowy, sztab marketingowy. Po prostu wszystko jest na takim poziomie, na jakim powinno być i na pewno pod wieloma względami tutaj już dawno jest poziom plusligowy, dlatego pozostał ten ostatni kroczek, ten poziom sportowy do zrealizowania. Jak widzisz Nysę jako miasto i klub? Zacznę od miasta. Nie ukrywam, że przyjeżdżając tutaj, okolice Nysy są przepiękne. Wjeżdżając do samej Nysy, może od złej strony wjechałem, nie napawało to optymizmem, ale zmieniam zdanie. Jest kilka fantastycznych miejsc w Nysie. Mamy gdzie wyjść z rodziną, także jak najbardziej na plus. A klub? A klub? Klub mnie bardzo, bardzo mile zaskoczył, bo tak jak wspomniałeś, klub jest zorganizowany fantastycznie, na poziomie już, wydaje mi się, plus ligowym, także wszystko jest dopięte na ostatni guzik, nic tylko grać. Ależ to jest słodki wywiad po prostu. Dobra, dawaj dalej. Ile masz wzrostu? 202.
Koniec pytania? Koniec pytania, nic dalej już nie ma. 202 cm. Jak postrzegasz kibiców? Masz bardzo dużo pytań takich, jak coś postrzegasz. Kibiców postrzegam bardzo dobrze. Wspierają nas w dużej liczbie, jak na pierwszą ligę. Bardzo dużo osób przychodzi na mecze w kulturalny sposób, nas dopingują i to bardzo cieszy. Mam nadzieję, że będą z nami w tym sezonie i w przyszłym, mam nadzieję, w Plus Lidze. Pytanie do Ciebie, Maćku. Jakie masz plany lub pomysł na siebie po zakończeniu kariery? Tych planów i pomysłów jest za dużo. I sam jeszcze nie wiem do końca, co będę robił. Wspomniany wcześniej Michał Róg wierzy mocno w to, że zostanę trenerem. Ja już... Z tego co wiem, to Ty też chyba. No właśnie, ja tak trochę mniej w to wierzę. Być może prędzej jakaś praca z dzieciakami gdzieś tam u podstaw. Natomiast chyba tej zawodowej siatkówki gdzieś po zakończeniu kariery będę chciał odpocząć, ale jest takie przysłowie, nigdy nie mów nigdy, dlatego nie zarzekam się, że tak będzie. Natomiast inne rozwiązania, no to tak jak mówię, za dużo by tutaj mówić. Na pewno jakaś działalność gospodarcza, czy to w formie jakiejś szkoleniowej, czy obrotu nieruchomościami. No kilka tych pomysłów jest, ale szczegółów nie będę zdradzał, bo no, nie potrzebuję konkurencji na tym etapie. Kamil, jak siatkarze mieszczą się w małych autach? Przecież jesteś mały, to nie powinno być pytanie do Ciebie, ale odpowiedz. Nie mam małego auta, także nie mam problemu z mieszczeniem się do samochodu. Ile miałeś lat, jak zacząłeś trenować? Czy zaczynając, mając 20-21 lat, wciąż można mieć szansę na grę w drużynie? Ja zacząłem grać w siatkówkę w drugiej klasie gimnazjum. Podpowie mi ktoś, ile to jest lat? Pi razy oko 7, 8, 15, 16 lat. Tak, doszliśmy wspólnie do wieku 15-16. I jak zaczynałem, to wydawało mi się, że to już jest późno, bo wielu gdzieś tam znajomych zaczynało już w czwartej klasie podstawówki. Natomiast czy zaczynając z wieku 20-22 lata można dojść do bardzo wysokiego poziomu? Tutaj za przykład mogę podać Dominika Witczaka, który przecież wiele lat spędził i na parkietach Plus Ligi i wielokrotnie mistrz Polski w siatkówce plażowej. A z tego co wiem, to zaczął grać w siatkówkę dopiero w liceum, czyli jeszcze później i dosyć szybko osiągnął bardzo wysoki poziom. Kolejny przykład Bartka Kluta, z którym byłem w Szczecinie i wiele lat uprawiał badminton, zanim przestawił się, można tak powiedzieć, na siatkówkę. Dlatego pewnie nigdy nie jest za późno, aczkolwiek z pewnością będzie trudniej dojść do bardzo wysokiego poziomu, zaczynając tak późno, bo siatkówka jest bardzo technicznym sportem. Ale nie jest to nieosiągalne. Oczywiście. I poza tym pytanie, czy można dostać się do drużyny, zależy do jakiej drużyny. No oczywiście, na różnych poziomach można próbować. Dokładnie. I teraz bardzo ciężkie pytanie. Czy poza siatkówką w Waszym życiu codziennym jest obecny jakiś sport? I nie chodzi tu o grę w FIFA. Kamil, Musti, Jarek i inni. Czy jest jakiś obecny inny sport? Nasz zawód nie pozwala na to, żeby gdzieś uprawiać inne sporty. Zresztą nie mamy też na to za dużo czasu, ale interesuję się gdzieś innymi sportami. Lubię sobie gdzieś w spokoju obejrzeć Mistrzostwa Świata w snookera, także... Tu jako ciekawostkę powiemy, że nie możemy jeździć na nartach, na snowboardzie, nie możemy grać w piłkę nożną,
nie możemy grać w koszykówkę, nie możemy jeździć na motorze, wyczynowo na rowerze itd. itp. na łyżwach, na rolkach, bo możemy zrobić sobie krzywdę, a wtedy klub będzie bardzo niezadowolony. W związku z tym też wybieramy mniej. Tak, musicie wiedzieć, że te sporty w naszym wykonaniu muszą być mega bezpieczne. U mnie na przykład jest to do skoku wędkarstwo, jeżeli to można zaliczyć do sportu. Z bardzo dużego do skoku, bardzo amatorsko. O, jest bardzo ciekawe pytanie. Dawaj. Jeżeli Superman jest taki mądry, to dlaczego nosi majtki na kalesonach? To jest bardzo ciężkie pytanie, ale należałoby tutaj podważyć tą tezę, bo Superman, jak wiadomo, jest bardzo silny i ciężko zniszczalny, a wręcz niezniszczalny, ale gdzie jest napisane, że on jest bardzo mądry. No, nie jestem wielkim fanem komiksów i nie wiem, czy było to gdzieś w jednej z pierwszych części, na pierwszej stronie, bardzo mądry i super silny Superman. No, ale z tymi majtkami to tak kiepsko wymyślę. O, i pytanie, które ja miałem, czyli teraz ty. Jaki masz plan po zakończeniu kariery za kilkanaście lat? Planów mam kilka, ale też nie chciałbym ich zdradzać, bo wiadomo, pomysły są moje i chciałbym, żeby tak pozostało. Ale coś będziemy na pewno robić. I ostatnie pytanie do ciebie. Za co nie lubisz dziennikarzy? Ja nie lubię dziennikarzy? Takie jest pytanie. Ja kocham dziennikarzy, ja po prostu jestem medialną bestią na każdy wywiad o każdej porze dnia i nocy. Bardzo chętnie odpowiem, bardzo płynnie, bardzo długo, jak kto tylko lubi. Raczej nie krótko, zwięźle i na temat, ale tak też mogę. Także absolutnie to są pomówienia i pozdrawiam wszystkich dziennikarzy. Ale raczej na krótkie wywiady Maćka nie bierze. Nie. No to dłuższe felietony. Ten wywiad tutaj pokazał akurat tak. Te pytania, że... No ja lubię gadać. Zresztą widać na moim Instagramie komentator Mundrala i koledzy dokładnie to potwierdzą. Tak jest. To co, dziękujemy. Dziękujemy bardzo za pytanie. Zapraszamy na nasze mecze. Zapraszamy do zadawania kolejnych pytań kolejnym graczom. Jesteśmy graczami, nie zawodnikami. A tymi graczami będą Kamil. Kto? Teraz zobacz, jak cię zaskoczyłem, bo ty nie wiesz i nie są wytypowani, także możesz śmiało dwóch wytypować. I Jarosław Mucha. Ach, miód na serce. I dawaj jeszcze jednego. I jeszcze jeden. I Mustafa Mbaye. No i fajnie, będziemy mieli trzech środkowych odhaczanych. Dzięki, pozdrawiam. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy.